Jesteśmy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, Julita, że jesteś tutaj ze mną, że przyjęłaś zaproszenie w naszym pierwszym, tutaj w naszej pierwszej rozmowie z cyklu Co rodzicom w duszy gra. Julita, jesteś dulą, certyfikowaną dulą, pomagasz kobietom w narodzinach ich dzieci. Jesteś instruktorką noszenia dzieci w chuście. Prowadzisz też hipnoporody, o które Cię na pewno zaraz podpytam, bo to jest szalenie ciekawy temat. A ja się jeszcze też przedstawię, nazywam się Karolina Chlipowa-Dobosz, jestem skrzypaczką, założycielką Baby Loves Music i przede wszystkim mamą. I dlatego właśnie chciałam dzisiaj, Julita, z Tobą porozmawiać o tym, bo sama swój poród właśnie miałam w Stowarzyszeniu Muzyki i chciałam zapytać właśnie Ciebie, czy to rzeczywiście działa, bo po sobie pamiętam, że bardzo mnie ta muzyka relaksowała i stosowałam ją zarówno pod koniec ciąży, jak i właśnie w trakcie samego porodu i zaraz po porodzie, kiedy te 2 godziny miałam ten kontakt córeczki skóra do skóry, to rzeczywiście bardzo, bardzo ta muzyka mnie relaksowała i chciałam Cię, Julito, zapytać, jak to jest z Twojego fachowego punktu widzenia, jak techniki w ogóle te relaksacyjne wpływają na przebieg samego porodu i całe przygotowania do porodu, ale głównie ten poród mi chodzi, który jest tak stresujący dla kobiety. Okej, okay, no właśnie i to ostatnie zdanie, które jest tak stresujące dla kobiety, to ja generalnie tak działa absolutnie i korzystajmy z czegoś, co pomaga nam się zrelaksować, rozluźnić. Natomiast rzeczywiście absolutnie zachęcam do tego, żeby zacząć w ciąży, bo to jak my się przygotujemy do samego porodu i jak nasze ciało, nasza głowa będzie przygotowana, rozluźniona, zrelaksowana, już pomijając jakby, bo dzisiaj się na tym nie skupiamy wiedzowo, tylko właśnie korzystając z różnych technik relaksacyjnych i metod relaksacyjnych, przygotowujemy się do porodu, ale już w ciąży pojawiają się napięcia, stres, napięcia w ciele, więc metody relaksacyjne stosujemy po to, żeby obniżyć napięcie, obniżyć poziom lęku i stresu. Na sam poród też to wpływa i na przebieg porodu, i na to, jak kobieta odczuwa ból, skurcze porodowe, nie? I dlatego absolutnie warto korzystać z takiej metody czy z muzyki, którą mamy. I tak jak ty powiedziałaś, myślę, że rzadko kiedy, ty powiedziałaś, że korzystałaś też w trakcie kontaktu skóra do skóry, te 2 godziny po porodzie, to w ogóle, no to tak. też... Tak, i to też było jedno takie... z najpiękniejszych moich wspomnień właśnie teraz, już tak poporodowych, to właśnie ten moment, kiedy już ten cały personel opuścił salę, kiedy byliśmy sami i właśnie ta magia tych 2 pierwszych godzin z tym gdzieś tam Mozartem w tle, to było naprawdę piękne i to było takie bardzo głębokie to dla mnie. fantastyczne, bo to też ten kawałek muzyki na pewno będzie Cię kojarzył jakby dobrze i z tym momentem, nie? Zobaczymy, jaki stosunek Twoja córka będzie miała też do tego, czy to gdzieś tam się też zapisało. Ale to jest dla mnie nowe, nie? Że to jakby na tym się bardzo mało skupiamy, żeby rzeczywiście ten moment takiego wzajemnego pierwszego poznawania się, żeby też w tle była ta muzyka, która później no, przypomina nam też te wspomnienia, nie? Jak właśnie już było dobrze, było spokojnie, super. No ja generalnie zachęcam do tego, tak jak już wspomniałam, żeby zaczynać te przygotowania wcześniej, żeby ta muzyka pomagała nam się rozluźnić, żeby nam się dobrze kojarzyła i żeby nasz mózg też kojarzył, że przy tej muzyce łatwiej jest nam się rozluźnić. Czyli jeżeli na przykład stosujemy techniki oddechowe, czy uczymy się takiego świadomego oddychania, to zawsze mówię, żeby zawsze było to połączone z muzyką i zapachem, bo wtedy jakby korzystamy też z tego, co zapamiętuje nasz mózg i w momencie, kiedy my z tą samą muzyką, z tym zapachem wejdziemy na salę porodową, to nie znaczy, że po prostu w sekundę będziemy rozluźnione i nie będzie tego napięcia czy stresu, ale dużo łatwiej będzie ciału wejść właśnie w to rozluźnienie. Także myślę, że warto zacząć wcześniej, nie? Dlatego, że w głowie nam się coś
połączą nam się te kropki, te skojarzenia, prawda? Tak sobie to wyobrażam, bo z punktu widzenia fizycznego poród nie może być najprzyjemniejszym odczuciem i to można, wydaje mi się, zmienić właśnie tylko głową, tym nastawieniem, właśnie tym rozluźnieniem, w jakiś sposób, czy oddechem, czy w ogóle jakimś takim nastawieniem, które nam pomoże rozluźnić się, tak? Dokładnie tak, że jakby jeżeli my wchodzimy w poród, to jest, ja uważam, że w ogóle techniki relaksacyjne, czy muzyka, czy no korzystamy z tego na co dzień. Nie, my mówimy tutaj o takim wyjątkowym momencie, kiedy rzeczywiście poród może być pięknym, absolutnie pięknym doświadczeniem, natomiast no nie będziemy tutaj mówić, że skurcze porodowe są bezbolesne, każda z nas odczuwa je trochę inaczej, ale po to uczymy się, czy przygotowujemy, uczymy się świadomego oddychania, uczymy się tych metod relaksacyjnych, żeby to ciało było rozluźnione i wtedy każdy bodziec, które będzie doświadczało ciało, będzie można sobie z nim poradzić, nie? Będzie łatwiejszy dla kobiety. I po to uczymy się wcześniej tych właśnie metod relaksacyjnych, czy właśnie wprowadzamy ciało w taki stan rozluźnienia, nie? A kiedy należy zacząć uczyć się tych technik oddechowych szczególnie? Dlatego pytam, bo ja sama coś tam się uczyłam, ćwiczyłam, ale na samym porodzie okazało się, że ja kompletnie tego nie umiałam robić. Dla mnie to było coś, wziąć oddech tak jak kazała położna, to było coś niemożliwego i tak sobie wtedy pomyślałam, że chyba za mało jednak ćwiczyłam tych technik oddechowych. Znaczy, wiesz co, dlatego właśnie mówię, że takie świadome oddychanie i dla mnie to jest najfantastyczniejsza metoda relaksacyjna i ten świadomy oddech powinien nam towarzyszyć, przydaje się w całym życiu. I kiedy jeszcze nie jesteśmy rodzicami, kiedy jesteśmy w ciąży i później, kiedy jesteśmy rodzicami i też towarzyszymy naszym dzieciakom w różnych sytuacjach. Bo świadomy oddech właśnie rozluźnia nas i pomaga też puścić napięcie i stres. I kiedy zacząć, ja uważam, że każdy moment jest dobry i nawet jeżeli okazuje się, że jestem na końcu ciąży i właśnie się dowiedziałam, o, może ten oddech to dobrze ćwiczyć, to nigdy nie jest za późno. Ale jeżeli przygotowujemy się do samego porodu, zachęcam do tego, żeby przygotować się z osobą towarzyszącą do tego, żeby osoba towarzysząca absolutnie wiedziała, że to, co może robić, to właśnie przypominać kobiecie, czy razem z nią oddychać, albo powiedzieć wdech i wydech w odpowiednim momencie, albo nawet jeżeli głos bliskiej osoby będzie nas w danym momencie w porodzie denerwował, to może z nami oddychać, nie? Jakby, i to jest absolutnie kluczowe, czyli jak my towarzyszymy dzieciom i są też różne jakieś momenty, czy dziecko ma jakiś trudniejszy moment, histerię, czy jakiś tam no, atak paniki, może niekoniecznie małe dziecko, ale nie wiem, uderzy się, to również zaczynamy właśnie od tego, żeby najpierw uspokoić ten oddech, nie? I my to robimy. W porodzie podobnie osoba towarzysząca dokładnie to może zrobić, że jestem tu i teraz, bądź przy mnie i wspólnie przeoddychamy kolejne skurcze, nie? Więc to jest, myślę, że nigdy nie jest za późno, ale im wcześniej uczymy się tego takiego świadomego oddechu, skupieniu na oddechu, no bo o czym my mówimy? Mówimy o tym, żeby nawet jeżeli jakieś myśli nam się pojawiają, to my się skupiamy na tym, żeby wziąć spokojny wdech, i długi, spokojny wydech. I nawet jeżeli właśnie jesteśmy w ciąży, jesteśmy po jakichś badaniach, czy po trudniej wizycie, to żeby słyszę jednym uchem, ale generalnie nie skupiam się na tych myślach, które się pojawiają, tylko umiem to wyłączyć i bardzo spokojnie oddychać. I to jest jakby najważniejsze. Jeżeli możemy to połączyć z muzyką, to, no to im będzie spokojniejsza muzyka, tym być może te kanały będą nam się jakby łączyły. Jeżeli ja mam spokojną muzykę i trudno mi jest ten mój oddech uspokoić w pewnym momencie jakiegoś wydarzenia czy właśnie porodu, to być może będziemy mogli to połączyć z muzyką i to ciało jakby będzie podążało za tym, nie? I się po prostu zwolni wszystko. Mhm. Tutaj może, wiem, że to nie jest może koniecznie temat tego naszego spotkania, ale ja mam takie doświadczenia, jak uczę rodziców masażu i kiedy kończyłam kurs masażu Chantala, wcześniej kończyłam masaż dziecięcy, to kiedy myśmy puszczały różną muzykę i puszczałyśmy rzeczywiście spokojną, klasyczną muzykę, naprawdę nasze ruchy zwalniały. I to jest tak bardzo ważne w kontakcie z tym małym człowiekiem, żeby kiedy podchodzimy do niego, żeby te nasze ruchy były spokojne i wolne. Więc jakby wybór muzyki też ma ogromne znaczenie. Tak, dokładnie, bo to nie tylko dzieci relaksuje, tylko też nas, myślę, nawet można powiedzieć przede wszystkim, a potem my to jesteśmy w stanie przełożyć ten nasz, to nasze nastawienie i ten nasz spokój
na dziecko Tak, i bo te ten mały wszystkie. człowiek się, to też w tych pierwszych tygodniach po porodzie, niekoniecznie musimy mówić o masażu, ale jeżeli kobieta, czy tata, czy opiekun dziecka jest jakby zrelaksowany, dziecko się w pierwszych tych tygodniach, miesiącach reguluje poprzez nas, tak? My pomagamy dziecku się wyregulować. Nasz spokojny oddech, bicie serca, rozluźnione ciało, to ma wpływ na to, jak ten mały człowiek będzie się regulował i uspokajał. Póki sam się tego nie nauczy. W związku z tym, tak jak już wspomniałaś, że ta muzyka relaksacyjna, dobrze, żeby nam towarzyszyła, bo my jesteśmy w stanie wtedy się rozluźnić, a to się przekłada na to, jak funkcjonuje nasze dziecko w tych pierwszych tygodniach i miesiącach. No i ty Okay. wiesz, że też później. Dokładnie tak. Juli, to chciałam Cię zapytać, czy zdarzają Ci się porody właśnie Stowarzyszeniem Muzyki? Czy to już jest takie bardziej spotykane i popularne, że kobieta przynosi albo swój głośnik, albo w szpitalu są takie sprzęty jakieś i czy to jest stosowane? Tak, jak najbardziej. To znaczy, jak pytasz mnie, czy towarzyszę przy takich porodach, tak, bo zazwyczaj znaczy jest tak, że ta towarzyszenie duli, poznajemy się z parą, z kobietą wcześniej. W związku z tym, no też dzielę się tym, że przygotowanie do porodu to również właśnie te techniki relaksacyjne, czy przygotowanie tylko ciała i głowy. Natomiast ogólnie na większości sal porodowych przynajmniej tutaj ja lokalnie w Warszawie jakby towarzyszę, to właściwie chyba na każdej sali porodowej już są głośniki, więc można przygotować sobie taką listę. Nie spotkałam się z tym, żeby położna jakby wybierała czy podłączała, nie wiem, radio, tylko raczej dobrze, żeby kobieta, para przygotowała się, miała swoją listę i wtedy można się połączyć na sali porodowej i żeby cała sala porodowa, że tak powiem, żeby ta muzyka była na sali. Ale ja też zachęcam do tego, żeby zobaczyć, co pasuje kobiecie, bo może być tak, że jakoś lepiej będzie się czuła, jeżeli będzie miała to na słuchawkach. Nie? I to też można, chociaż są pewne, jakby jest pewien moment w porodzie, kiedy dobrze, żeby tych słuchawek na uszach nie miała, być może. Jak już za chwilę będzie mały człowiek na świecie, to wtedy ważny jest bardzo kontakt z położną, więc te głośniki jak najbardziej się przydają. Także moje doświadczenia są takie, że żeby przygotować sobie wcześniej listę taką, jak kobiecie pasuje. Jeżeli kobieta idzie z osobą towarzyszącą, z osobą bliską do porodu, to dobrze, żeby też ta osoba bliska wiedziała, która to jest lista, gdzie ona jest dostępna, czy to jest Spotify, czy jakieś, czy gdzie indziej. Bo czasami kobieta też przygotowuje sobie listę. Okej, to ja chcę teraz energii i ma jakby inne utwory, to ja teraz potrzebuję się rozluźnić czy uspokoić i ma inną listę czy inne utwory. Także myślę, że to też ważne, żeby ta bliska osoba wiedziała, co w danym momencie, czego kobieta może potrzebować. A jaki rodzaj muzyki najczęściej, może nie najczęściej, ale jest wybierany? Czy to jest tak właśnie, że każdy rzeczywiście przychodzi ze swoją ulubioną muzyką, czy raczej jest tam kierunek takiej relaksacji, żeby ta muzyka była spokojna, wyciszająca, czy zdarzało Ci To się trochę. jakieś różne gatunki muzyki? No, różne gatunki mi się zdarzały i rzeczywiście ja mam takie doświadczenia, kiedy zastanawiałam się, czemu taka może anegdota, czemu minęło już kilka dni, 2 dni od porodu, a ja cały czas gdzieś czuję jakieś zmęczenie. No i właśnie sobie wracałam, co takiego się wydarzyło. No i to było 12 godzin techno muzyki, która kobiecie fantastycznie pasowała, ale dla mnie gdzieś to było dużo, dużo bodźców. Oczywiście w porodzie jakby moja osoba jakby nie ma tutaj w tym momencie znaczenia, natomiast no też, żebyśmy dobierali sobie taką muzykę, która nas relaksuje, rozluźnia, ale być może w danym momencie można mieć dobre doświadczenia, tak? Czyli chcę moje myśli pokierować gdzieś w jakieś wspomnienia, kiedy mi było dobrze. I wtedy być może ta konkretna muzyka, mimo że ona, tak jak my sobie z boku jej słuchamy, ona nie jest relaksująca, nie jest spokojna, być może w danym momencie kobiecie bardzo pomoże. Pamiętam też takie porody, kiedy ta muzyka była naprawdę fantastyczna, może nie
może nie jakaś stricte imprezowa, ale moje wspomnienia też się, wiesz, gdzieś uruchamiały, takie fajne. Albo muzyka taka, żeby właśnie rozluźnić trochę ciało do tańca, nie? Czyli jakby jak najbardziej super, żeby ta muzyka była spokojna, tak jak już powiedziałam, że nasze ciało za tym podąża, że łatwiej nam dostosować oddech spokojny do spokojnej muzyki, nie? I ta muzyka wtedy konkretna, właśnie spokojna czy klasyczna, czy te utwory takie rozluźniające i wolne będą pomagały uspokoić oddech, ale też czasami właśnie przywołujemy jakieś wspomnienia, takie, że wtedy mi było dobrze, wtedy moje ciało się fajnie rozluźniło. Nie? Że, także ten, ja uważam, że indywidualnie szukać tego, co nam się sprawdza, ale już pracować z tą muzyką, czy słuchać jej w ciąży. No i też ty pewnie mogłabyś o tym powiedzieć więcej, no bo też są badania, chyba, jak to wpływa na tego małego człowieka, który jest też w brzuchu, nie? Tak, badania mówią, że wpływa już na samego człowieka, który jest właśnie w brzuchu, czyli już wtedy zapamiętuje i potem właśnie rozpoznaje tą muzykę, którą słyszał. To, jak wpływa potem na całe życie dziecka, to jest szereg na to badań naukowych, jak rozwija przeróżne aspekty takie rozwojowe dziecka. Natomiast bardzo, bardzo mocno uspokaja. Ja na przykład pod koniec ciąży pamiętam, kiedy już tak się ta ekscytacja mieszała ze stresem, co to się wydarzy, jak ten poród będzie przebiegał, to wtedy właśnie bardzo, bardzo mnie ta muzyka uspokajała i ja wtedy pamiętam, odpalałam sobie te sonaty fortepianowe Mozarta, bo one były takie najspokojniejsze dla mnie z całej muzyki klasycznej i to mnie bardzo, bardzo tak wyciszało i nastawiało do tego, że wszystko będzie dobrze, bo tylko ten spokój właśnie może tutaj nas uratować w takim... A to właśnie super, że o tym mówisz, nie? No bo to jest to, jak my się przygotowujemy do tego i że no właśnie uspokajamy głowę, no bo to jest absolutnie naturalne, czy kobieta rodzi po raz pierwszy, czy kolejny, to te emocje będą towarzyszyć, a jak to będzie? Jest dużo niewiadomych, proces porodowy jest nieprzewidywalny, też jak ja się będę czuła, a czasami jak ta bliska osoba też się to może pojawić, nie? Jakby jakieś, mogą się pojawić jakieś znaki zapytania też o małego człowieka, więc absolutnie super, żeby robić sobie takie sesje relaksacyjne wcześniej, w ciąży. I jeszcze chciałam, ja chciałam się z kolei ciebie zapytać, bo powiedziałaś sonatę Mozarta, ale czy jeszcze jest jakaś taka muzyka, którą ty gdzieś, nie wiem, no może nie to, że polecasz, ale wiesz, że się gdzieś sprawdza też w twoich doświadczeniach z dziećmi? To znaczy, tak stricte do relaksacji właśnie najbardziej się chyba sprawdza taka spokojna muzyka instrumentalna, właśnie nie tyle wokalna, bez głosu, tylko instrumentalna, która jest spokojna i jest cały czas taka na jednostajnym poziomie i dynamicznym, że nie jest głośniej, ciszej, szybciej, wolniej, tylko wszystko jest po prostu spokojne. Więc taka muzyka, czy fortepianowa, czy gitarowa, czy grana na harfie. Zresztą też w szpitalach już wiem, że stosuje się, że na oddziały wcześniaków przychodzi pani, która gra na harfie. Wiem, że w warszawskich szpitalach to już jest praktyką stosowaną, bo to już wiem z muzykoterapii, z badań naukowych, jak to mocno wpływa właśnie na i uspokaja te dzieci. A Julii, to chciałam Cię jeszcze zapytać, bo tak, mówimy o oddechu jako takiej głównej technice relaksacyjnej, o muzyce, która może w tym bardzo pomóc. Czy jest coś jeszcze, co może nas zbliżyć do tego hipnoporodu, o którym Ty uczysz, czyli takim przeżyciu porodu w sposób bardziej przyjemny? No może, że uczę, to za dużo powiedziane. Jeżeli kobieta jest rzeczywiście, jestem zainteresowana, to jak najbardziej możemy się tym zajmować, ale generalnie to wszystko się opiera na relaksacji, czasami na wizualizacji i potem, żeby w porodzie rzeczywiście wprowadzać się w ten stan głębokiego relaksu. Nie, to jakby tutaj, żeby nie mówić, żebyśmy nie kojarzyli, że hipnoporód to jest w ogóle jakiś stan hipnozy się wprowadza i tak dalej, tylko właśnie to jest oparte na głębokiej relaksacji i
Może to, co bym chciała jeszcze jakby powiedzieć, to właśnie te metody relaksacji, żeby kobieta czy w ogóle osoba przygotowująca się do porodu szukała tego, co działa. Ja też zachęcam, żeby spróbować na przykład metody Jakobsona. To jest takie rozluźnienie i napinanie mięśni. I właśnie to też ma wpływ i na zmniejszenie lęku, na świadomość ciała, co też jest bardzo ważne w przygotowaniu do porodu, czyli pogłębianie tej świadomości swojego ciała, a jednocześnie rozluźnianie ciała. Więc taka technika Jakobsona, kiedy oczywiście tak jak większość tych technik, znajdź sobie swoje miejsce, w którym jest ci dobrze, usiądź albo połóż się i potem po kolei każdą partię mięśni, każde mięśnie napinamy i rozluźniamy. I właśnie zwracamy uwagę na to, tą różnicę między tym napięciem a rozluźnieniem. I na wiele osób to działa. I to też jest bardzo ważne i będę to podkreślała, żeby dostosować to tempo do siebie, bo czasami na początku jak wprowadzamy jakąś technikę, to się posiłkujemy tym, że ktoś na przykład nam mówi tą technikę, nie? Czy wprowadza nas, albo czyta nam jakieś wizualizacje i podobnie jest z tą techniką Jakobsona i może być to osoba, która czyta w takim tempie, że zamiast rozluźnienia, jest irytacja, bo mówi nie wiem, o mięśniu łydki, a my już jesteśmy przy ramieniu na przykład, nie? Więc żeby dostosować rzeczywiście, sam głos jest bardzo ważny, czyli jeżeli słuchamy jakiejś właśnie relaksacji, to też jest bardzo ważne, żeby ten głos nam odpowiadał, tempo, głos, żeby rzeczywiście móc się jakby rozluźnić i wprowadzić ten stan relaksu. Nie można chyba zapomnieć o aktywności fizycznej. Tak, jeżeli mówimy o przygotowaniu i relaksacji, to aktywność fizyczna, ona też nam będzie pomagała rozluźnić się, rozluźnić ciało, rozluźnić głowę. Może to być joga, może być, nie wiem, medytacja, może być pójście na siłownię. Jeżeli kobieta wcześniej trenowała siłowo, to oczywiście po konsultacji z lekarzem czy położną prowadzącą ciążę, czy nie ma przeciwwskazań u danej kobiety do treningów także siłowych. Ja uwielbiam aktywność fizyczną, jaką są spacery i każdą kobietę do tego zachęcam, bo wtedy właśnie możemy pracować również z oddechem, z tym skupieniem się właśnie na oddychaniu i kontakcie z naturą. To też jest bardzo ważne. Nie? My mamy tego, przynajmniej w dużych miastach, uważam, że wciąż za mało i zamiast szykować wyprawkę przed komputerem, codziennie spacer albo chociaż właśnie wizyta, nie wiem, nad staw, do lasu, do parku, bo to też bardzo fajnie nam czyści głowę i rozluźnia ciało. Nawet sobie nie zdajemy sprawy bardzo często, jak to jest potrzebne. Czyli tak naprawdę przebieg porodu, taki w nas gdzieś w głowie, to jest suma tych wszystkich rzeczy, które zrobimy wcześniej, bo wiem, że testowanie nowych rzeczy nie ma sensu, czy właśnie muzyki, czy sposobów technik relaksacji, czy oddechu, bo ja, tak jak pamiętam, za krótko miałam tą praktykę oddechową, więc po prostu trzeba bardzo dobrze się przygotować do tego i zaczynać wcześniej właśnie tak, Karolina, od najlepiej jest konsultacji z ekspertami. Tak, wiesz co, ja cię słyszę, jakby drugi raz powiedziałaś, że za krótko, to ja bardzo, wiesz, jakby wtedy słyszę, nie, a może właśnie następnym razem może dobrze mieć tą osobę, która gdzieś o tym z tym przypomni, żeby też nie myśleć o tym, że za krótko, tak, jak najbardziej, teraz już mamy tą świadomość, ale no bardzo często położna może przypominać o tym, nie, tylko dobrze, żeby, tak jak powiedziałaś, jeżeli przygotowujemy się wcześniej i z tą osobą bliską, albo same, że właśnie mamy i zapach, bo też zapach też to jest kolejny taki element, że działo migdałowate w mózgu zapamięta i jeżeli ten zapach będziemy czuć, ja wiem, że w tej chwili jest aromaterapia używana na salach porodowych, natomiast i wiemy, że są takie olejki eteryczne, naturalne, które wpływają na rozluźnienie, natomiast mi jest bliskie to, żeby to był zapach, który pasuje kobiecie i z którym kobieta pracowała, czy korzystała z tego zapachu wcześniej w ciąży, tak? Czyli ta muzyka, zapach, żeby to było, że wtedy rzeczywiście łatwiej się odwołać i rozluźnić, bo to ciało pamięta, nie? Ta głowa pamięta. Więc też, żeby jeżeli gdzieś zrobiliśmy coś za, wydaje nam się, że za późno, to też, żeby nie obciążać się tym, czy nie obwiniać, ale właśnie super, że też dzielimy się tym, że im wcześniej zaczniemy, to ma wpływ naprawdę na wszystko, na nasze funkcjonowanie i tak dalej. I jeszcze zapytałaś mnie też o to, czy jest jakaś konkretna muzyka, czy każdy przygotowuje. No nie każdy przygotowuje i ten poród też może być dobry, jeżeli właśnie
włączymy jakąkolwiek inną muzykę, nie mamy tej swojej listy, no to poszukajmy, tak jak powiedziałaś, to też jest bardzo cenne, żeby ta muzyka nie była hop, 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 tylko też nas uspokajała. I ja też mam swoje listy, lista porodowa, czyli jeżeli pytam się czasami, czy masz jakąś muzykę, czy coś włączyć, dobra, włącz wszystko jedno, to, no to też wtedy korzystam już z tego, co mi się gdzieś sprawdziło. I czasami rzeczywiście na początku porodu nie chodzi też o takie rozluźnienie, tylko taki pał, dasz radę. I wtedy ta muzyka też może być taka, wiem, że za mną stoją kobiety bliskie, silne i czasami dobrze mieć też taką muzykę, dasz radę kobieta, nie? Że jedno to jest jakby rozluźnienie i absolutnie w to wchodzimy, ale zawsze też mam jakąś taką muzykę, jak na przykład jedziemy do szpitala, to w samochodzie, żeby... Żeby dostać tego kopa, że żeby sobie poradzimy. Takie, wiesz, dobre właśnie nastawienie, nie? Tak, dokładnie. Chciałam Cię jeszcze zapytać o to, co radzisz kobietom przed całym porodem, kiedy właśnie jest ten już taki stres, że jedziemy do szpitala albo że lada dzień i dzwoni do Ciebie przerażona kobieta, że po prostu się stresuje. Co jej mówisz? Wiesz, to w ogóle fajnie, że to zapytałaś, nie przygotowałyśmy się z tym, ale super, że w ogóle o to zapytałaś. Ja mam takie doświadczenia, tak jak teraz mówię dosyć szybko, do moje dzieciaki mówią mi, mamo, czy mogłabyś czasami nam podulować, bo jak rozmawiasz ze swoimi rodzącymi, to od razu wchodzisz w taki głos, okej, weź spokojny wdech. I no właśnie, że moje dzieci, które gdzieś mi towarzyszą i są obok, słyszą, jak nawet mój głos, tempo się zmienia w momencie, kiedy rozmawiam z kobietą przed porodem, czy właśnie gdzieś po porodzie, w połogu. I zdarza się tak, że czasami dzwonią po porodzie, że jest jakaś trudność z małym człowiekiem. I właśnie samo to, że my powoli mówimy, nas uspokaja. Więc jak dzwoni do mnie wcześniej, czy właśnie z jakimś napięciem kobieta, to robię to absolutnie bezwiednie, to od właśnie tych, co są obok mnie, wiem, że zmienia mi się sposób mówienia, mówię powoli, spokojnie też oddycham. Ostatnio dzwoniła do mnie pani, która miała jakąś trudność z małym człowiekiem i ciężko było uspokoić płaczące dziecko i sama też była, no słyszałam po głosie, więc ja w ogóle, wiesz, zaczęłam się po prostu bujać, nie? Mimo, że rozmawiałam z nią przez telefon, to mówiłam spokojnie, ale też zaczęłam się bardzo jakby powoli kołysać, więc w którymś momencie mamy to jakby już wbudowane, nie? Więc na pewno mówię o tym, żeby się przede wszystkim rozluźnić, zobaczyć, czy jest obok ciebie bliska osoba, która pomoże ci pooddychać, nie? Jeżeli mam właśnie zestresowaną kobietę, to postaram się ją uspokoić albo rozmową, albo właśnie zrób sobie kąpiel, idź pod prysznic, puść sobie spokojną muzykę, spróbuj, zobacz, co na ciebie wcześniej działało, żeby przede wszystkim się uspokoić. I za chwilę możemy też porozmawiać o konkretnym, jakby czy jest jakiś konkretny powód, czy to jest właśnie to, że właśnie się zaczyna, albo się nie zaczyna, minął termin porodu i już gdzieś jakieś tam strachy się pojawiają, co będzie dalej, może to nie będzie tak, jak sobie zaplanowałam, nie ten scenariusz, więc przede wszystkim właśnie się posadzić w tym spokojnie i za chwilę porozmawiamy, że jeżeli nie ten scenariusz, to mamy inny scenariusz i jakby zobaczmy, co w tym drugim scenariuszu możemy zrobić, czy na co mamy wpływ, żeby rzeczywiście ten poród był dla kobiety, dla małego człowieka, dla rodziny jak najbardziej dobrym przeżyciem. Nie? Czyli zachęcam do tego, żeby rzeczywiście się rozluźnić, poddychać, włączyć muzykę albo pójść do kąpieli, czy poprzytulać się z bliską osobą, jeżeli mamy taką możliwość. Czyli ten głos, o którym powiedziałaś, twój głos, który działa uspokajająco na kobietę, to też jest jakby jedna z technik, które tą relaksację mogą tutaj pogłębić. Że właśnie tak, mów znaczy spokojnie ja w ogóle, do mnie. Wiesz, jakby, kto mnie zna, ten wie. W życiu bym tego jakby nie powiedziała sama o sobie, bo tak jakoś potrafię. Natomiast no, rzeczywiście dostałam taki feedback dokładnie z wakacji, wiesz, jakby siedziałam nad jeziorem i ten telefon miałam i sama jakby no, się zdziwiłam, że po pierwsze zaczęłam pracować ciałem, ale też dostałam jakby no, odpowiedź, że właśnie to było to, co bardzo pomogło, nie? Że... Więc to super, żebyśmy mieli obok siebie osoby, że zadzwonimy i to nie musi być specjalistka, nie? Jakby, natomiast zadzwonimy do takiej osoby i wiemy, że ten kojący głos, czy spokojny głos nawet, może nam pomóc się rozluźnić i wyciszyć. To może być przyjaciółka, to może być mama, to może być czasami partner, nie? Jakby
jeżeli wiemy, że chociaż jak rodzący się tata też może mieć bardzo dużo emocji. Więc zachęcam też właśnie te osoby towarzyszące czy rodzących się ojców, żeby też ćwiczyli techniki relaksacyjne i rozluźniające, bo jeżeli ta bliska osoba czy rodzący się tata idzie do porodu i ma być tą osobą wspierającą, to też musi wiedzieć, że jakby to jest naturalne, że się mogą pojawić różne emocje w trakcie porodu, ale jeżeli idę, żeby wspierać kobietę, to muszę mieć umieć szybko się rozluźnić, żeby właśnie dać ten spokój kobiecie. Nie? Dlatego przygotowanie się do porodu i z bliską osobą jest ważne, żeby ta bliska osoba też umiała się rozluźnić i zrelaksować, żeby właśnie pomogła w tym spokojnym oddechu, chociaż wiem, że to jest niełatwe, no bo mówię, u rodzącego się taty też te emocje są intensywne, nie? I tego właśnie uczysz ty jako dula, prawda? Bo to jest jakby chyba główne zadanie twoje w towarzyszeniu rodzącej kobiety, żeby i przed w przygotowaniu, żeby właśnie ją umieć uspokoić, tak? I żeby tak, to jest, ten przebieg był łagodny. To jest takie, że rzeczywiście mam takie, jakby towarzyszę w porodach, ale też prowadzę takie spotkania dla par. Właśnie, bo absolutnie w to wierzę, że przygotowanie bliskiej osoby przekłada się na to, jak para sobie. No jak to zagra w porodzie po prostu, nie? I uważam, że takie spotkania właśnie też wzmocnienie tej bliskiej osoby, nie musisz gasić pożarów, ale właśnie to, że wy się znacie i to, że ty możesz pomóc w tym rozluźnieniu, uspokojeniu się, albo właśnie samo przytulenie, twój głos może być absolutnie fantastyczny, nie? Nie trzeba znać technik medycznych. Bardzo miło tego w ogóle słuchać i bardzo dziękuję ci za spotkanie. Wszystkim rodzącym mamom polecam tutaj rozmowę z Julitą Księżycką na osobności, bo myślę, że to jest szalenie, szalenie ważne właśnie takie nastawienie i rozmowa z taką ciepłą osobą, Julita, jaką jesteś właśnie w tych bardzo trudnych i stresujących momentach, żeby właśnie ten spokój znaleźć i się dowiedzieć o tych technikach więcej. Bardzo ci dziękuję za przemiłą rozmowę i za spotkanie i za zdradzenie nam tutaj sekretów tego, jak się przygotowywać i kilku anegdot. I dziękuję i do zobaczenia. Ja też bardzo serdecznie dziękuję i może być śpiew ptaków, a jak śpiew ptaków jest, nie mamy możliwości, no to właśnie odpalamy tą spokojną muzykę. Nie? Wszystkiego tak, dobrego. Życzymy dużo spokoju nie tylko rodzącym mamom, ale wszystkim dookoła. Dziękuję, miłego dobrego. Wszystkiego dobrego.